Dzień dobry Państwu. No, ja mam mówić o dobrych rozwiązaniach dotyczących dostępności, ale tu już tyle padło fajnych rzeczy, że mi jest tak naprawdę z wszystkich prelegentów najtrudniej. Nazywam się Krzysztof Wostal, jestem osobą głucho-niewidomą. Zupełnie nic nie widzę i gdy ściągnę aparaty słuchowe, nic nie słyszę. Znaczy, coś tam może usłyszę. Jak sobie trąbkę zrobię, to usłyszę. Gdyby nie aparaty słuchowe, gdyby nie pętle indukcyjne, gdyby nie systemy FM, gdyby nie audiodeskrypcja, te rozwiązania techniczne, no to mój dostęp, bo dzisiaj mówimy o kulturze, byłby bardzo utrudniony, a często niemożliwy. Ale są rozwiązania, które nie wymagają wielkich pieniędzy. Tutaj nie trzeba 15 tysięcy 20, żeby salę kinową albo jej część zrobić w niej pętlę indukcyjną. Tutaj nie trzeba audiodeskrypcji czasami ściągać i wielkiej kasy. To są rzeczy bardzo ważne i bez nich nie będzie dostępu. Ale są też rzeczy, o których musimy pamiętać. Bo cały czas mówimy dostępność jako ten krzyż, który nam nałożyli na plecy i my musimy ten krzyż nieść. Od wdrożenia ustawy, od wejścia w życie ustawy, ja co chwilę słyszę, co mamy zrobić, żeby spełnić przepisy. Nie co zrobić, żeby było dostępnie, żeby było dobrze. Panie Rafale, dobrze pan mówił. Więcej niż ustawa przewiduje. To jest bardzo ważne. Pierwsze, przygotowując jakąkolwiek wystawę, prelekcję, bo my musimy też pomyśleć o tym, w jakiej sferze kultury my działamy. Czy to jest muzeum, czy to jest kino, czy to jest teatr, czy to jest może jakaś wystawa, może prelekcja na jakiś temat. To pierwszą rzeczą to zastanówmy się, jak to zrobić w ogóle uniwersalnie. To jest po prostu podstawa podstaw. Nie jak to zrobić dostępnie, tylko jak to zrobić uniwersalnie, zaprojektować z myślą o jak najszerszej grupie odbiorców. Pomyślmy o ludziach niskorosłych, niewidomych, słabowidzących, głuchych, z wózkiem dziecięcym, słabosłyszących, grubych, chudych, wysokich, niskich i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza myśl. Uniwersalnie coś zaprojektujmy. Jak zaprojektujemy uniwersalnie, to już nie będziemy musieli myśleć o dostępności. Czasami się nie da, bo już coś zostało stworzone. Mieliśmy przed chwilką na ten temat wspomniane, więc ja nie będę rozwijał tego tematu. Pamiętajmy o funkcjonowaniu osób ze szczególnymi potrzebami. My często nie pamiętamy, jak funkcjonują. Ja urodziłem się jako dziecko słabowidzące. Coś tam kiedyś widziałem. Ale są ludzie, którzy nie widzieli. Nie wiedzą, jak wygląda brona. Czy ktoś na sali jest taki, kto nie wie, jak wygląda brona? Na pewno są tacy. A na pewno są tacy, którzy, no właśnie, tutaj nie wiedzą, co to jest abstrakcja. No ludzie kultury może wiedzą, ale ludzie spoza kultury mogą nie wiedzieć. Więc ten język jest też niesamowicie ważny. Pamiętajmy, jak funkcjonują osoby słabosłyszące. Przykro mi, ale podczas niektórych wystąpień słyszałem tylko tak szybko mówiliśmy. Tu nie chodzi o wielkie, powolne mówienie, ale pracujmy językiem, pracujmy ustami. Pamiętajmy o odbiorcy, o tym, jak on mówi, jak on słyszy, jak on widzi, albo przeciwnie,
jak nie mówi językiem fonicznym, jak nie słyszy, jak nie widzi, jak nie porusza się na nogach, jak nie ma jednej ręki, jak i tak dalej, i tak dalej. Najfajniejsze muzeum, chyba w którym byłem, przynajmniej jeżeli chodzi o taki odbiór, chociaż ponieważ interesuję się historią, to chyba było dla mnie najfajniejsze muzeum na Malcie, Muzeum Tortur. W tym muzeum doświadczyłem. Może nie byłem torturowany, ale wiele mogłem doświadczyć. Wiele mogłem dotknąć, wiele mogłem usłyszeć. Nie miałem żadnych lin, które mnie odgradzały. Nie miałem rękawiczek, które zasłaniały mi czucie w palcach. Mogłem dotknąć. Mogłem tam spędzić ile chcę. Miesiąc temu byłem na Akropolu w Atenach. Akropol, miejsce historyczne. Nie powiem, że mi się tam podobało. Bardzo twórcze miejsce, ale nie o tym i nie to miejsce, żeby o tym mówić. Ale tam była winda i tam dało się wjechać. I tam był podnośnik i dało się wjechać. Ale za to nie mogłem dotknąć ani jednego kamienia. Ani jednego. Wszystkie historyczne kamienie były zastawione linami. Więc mogłem się tylko przejść i pozwiedzać duchowo to miejsce. Bo nikt nie pomyślał o tym, że dla mnie ten zmysł dotyku jest ważny. Macie do dyspozycji Państwo drukarki 3D, gdzie można przygotować modele. Są do dyspozycji takie rzeczy jak puchnący papier. Oczywiście, że nie zrobimy dokładnych, nie odtworzymy dokładnie obrazów. Jakieś pół roku temu poproszono mnie o wsparcie właśnie, bo na Wawelu ktoś wymyślił, że arrasy zostaną zaprezentowane na puchnącym papierze formatu A4. Kompletnie nie szło tego zrobić, tylko zarysy. Bo wcześniej nikt nie skonsultował z osobami z niepełnosprawnością, jak to zrobić. Ja tylko wspominam o tematach, które już dzisiaj padły, a też chcę pokazać te rozwiązania, które nie wymagają jakichś wielkich nakładów finansowych. Pamiętajmy najważniejsze o tym projektowaniu uniwersalnym. Muzeum też, w którym byłem, a które niesamowicie wielkie wrażenie na mnie zrobiły, jako osobę z niepełnosprawnością sensoryczną, to w Barcelonie takie muzeum morskie połączone z możliwością oglądania tych wszystkich rekinów, rybek i innych stworzeń morskich. Tam był model wieloryba. Do paszczy mogłem wejść, pomacać. Potem mnie przetrawił, w cudzysłowie, spod ogona wypuścił. Wszystkiego mogłem dotknąć. W Muzeum Śląskim jest wielu miejsc, których mogę dotknąć. W Muzeum Śląskim przy niektórych stanowiskach są gniazda, do których mogę podłączyć swoją pętlę indukcyjną, do których mogę podłączyć słuchawki. Pamiętajmy, że rozwiązania, które są dla osób z niepełnosprawnościami, one będą służyć wszystkim. Nie ma rozwiązania, które by jakoś bardzo przeszkadzało innym. Systemy FM, gdy wprowadzamy i oprowadzamy po naszym muzeum grupy osób słabosłyszących, będą służyć również osobom pełnosprawnym, które mogą w słuchawkach słyszeć przewodnika. Możemy stosować kody QR, o czym już dzisiaj była mowa. Możemy stosować wydruki w Braille'u, ale pamiętajmy, że jest to mit,
że wszyscy niewidomi znają Braille'a. Niektórzy znają cyfry arabskie, litery arabskie, nie znają Braille'a. O nich też pamiętajmy. Nowoczesne technologie, o których tutaj pan Adam wspomniał, warte są zauważenia, warte są wykorzystania. Na koniec tej mojej wypowiedzi, w której chciałem tylko podsumować to, co mówiliście państwo. Nie chciałem tych tematów rozwijać, chociaż sobie je przygotowałem, ale ponieważ już były, to tylko chciałem o tych technologiach, o tych możliwościach przypomnieć. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować z tego miejsca w imieniu osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, zwłaszcza, no bo tymi się jako fundacja zajmujemy, a też taką osobą jestem, za tą konferencję. Za to, że nad tym tematem na Śląsku ktoś się pochylił w takim gronie ludzi, którzy chcieli się nad tym pochylić, bo jakbyście się nie chcieli nad tym pochylić, to by was tu nie było. Więc wszyscy się nad tym chcemy pochylić i za to dziękuję bardzo serdecznie. Druga kwestia to chciałem zaproponować łamę swojej audycji, którą robię. Teraz miałem okres wakacyjny, wracam w październiku. Czas na społeczeństwo jest prezentowana w infokatowice.pl. Gdybyście państwo o swojej instytucji kulturalnej, o ofercie dla osób z niepełnosprawnościami opowiedzieć chcieli właśnie tym osobom, to zapraszam do kontaktu. W materiałach ulotka Fundacji Transgresja też się znalazła. Proszę państwa, dziękuję za waszą otwartość i pamiętajcie, pytajcie zainteresowanych, jak zrobić i projektujcie wszystko uniwersalnie. Dziękuję serdecznie.